wyjeździe z Johannesburga zatrzymujemy się na postój przy jednym z zajazdów. Jest tu mały zwierzyniec, gdzie można obserwować bawoły, nosorożce, antylopy i strusie. Jedziemy na nocleg w jednym z kampów na terenie parku. Mangusty. Samiec antylopy kudu. Antylopy gnu. Hiena centkowana. Stadko zebr popasających przy drodze. Wczesnym rankiem wyruszamy podpatrywać zwierzynę na całodziennym safari po parku Krugera. Na początek trafiamy na stado bawołów. Tu pasą się nosorożce. W parku żyje ich około 200. Słońce już coraz wyżej i samotny słoń przyszedł ugasić pragnienie. W parku żyje około 7,5 tysiąca słoni. W zaroślach kroczy antylopa gnu, a nieopodal pasie się stado antylop impala. Nadeszła pora, by coś zjeść. W jednym z kampów zatrzymujemy się na śniadanie. Lampart upolował impalę i swoim zwyczajem umieścił ją wysoko na drzewie. Sam odpoczywa w zaroślach u podnóża, gdzie bardzo trudno go wypatrzeć. Młody słoń denerwuje się na turystów, którzy przeszkadzają mu spokojnie załatwić naturalną potrzebę. W parku spotyka się też hipopotamy i małpy. Thank you.
chłód dostojnie defiluje przez drogę i w ogóle nie zwraca uwagi na sznur samochodu. Został założony przez prezydenta ówczesnego Transwalu Paula Krugera już w 1898 roku. Ma około 350 km długości i 60 km szerokości. Jego powierzchnia wynosi ponad 21,5 tysiąca km kwadratowych. Do parku prowadzi 9 bram i są one zamykane po zachodzie słońca. Po parku nie wolno jeździć nocą.